Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Witam w Motolotnej. Ze mną dzisiaj człowiek, którego wszyscy znacie. Być może tak jak ja, pierwszy raz całowaliście się przy jego piosenkach. To muzyk, który jest złotym głosem naszej polskiej sceny muzycznej. Grał z najlepszymi, ale tak się składa, że on sam jest jednym z najlepszych głosów, mogę to powiedzieć, na świecie. Chociaż jest bardzo skromny, robi teraz miny, a za chwilę jak go usłyszycie, no ten śmiech mówi już chyba wszystko. Przed Państwem dzisiaj ze mną Artur Katowski. Cześć. Dzień dobry. Ale zabrzmiał, co? Za chwilę wystartujemy. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Ze mną Artur Gadowski. Cześć. Cześć, jeszcze raz cześć, witam. Na szczęście ty lubisz radio i dołączyłeś też swego czasu do zespołu Radia Janosik. Teraz jesteś głosem Radia Janosik Rock. No cieszę się bardzo, że w ogóle powstało Radio Janosik Rock. Nie ukrywam, że liczyłem na to od dłuższego czasu, że tak będzie. Bo namawiałem bardzo Rafała. Ojca dyrektora. Tak, ojca dyrektora Rafała do tego, żeby było więcej, najpierw była mowa o tym, żeby było więcej muzyki rockowej na antenie Radia Janosik. I on któregoś dnia zadzwonił do mnie, mówi tak, mówi, słuchaj, udało się. Mam coś. Będzie nowy kanał. Radio Janosik Rock. I zaproponował mi, czy zostałbym głosem tego kanału. No to trwało chyba to sekundę. Zastanawiałem się przez sekundę, tak. No i zgodziłem się oczywiście. To świetnie, że można z tobą jeździć, a ty sam też sporo jeździsz. Jeździsz oczywiście w trasy, wiadomo, ale jeździsz na motocyklach. No jeżdżę, staram się jeździć. Mam dwa motocykle i ciężko jest jeździć na nich jednocześnie. Ale, no to tam wszystko przed tobą. Ale kombinuję raz na jednym, raz na drugim. Za co kochasz motocykle? Wiesz, ja na motocyklu dostaję takiego resetu. Ja po prostu wyłączam się. Wyłączam sobie w głowie myślenie o rzeczach, którymi naprawdę nie warto sobie zaprzątać głowy, okazuje się. A gdybym nie jeździł na motocyklu, to pewnie bym o nich myślał. I wiesz, motocykl pozwala mi złapać taki spokój. Po prostu spokój. Jest tylko motocykl, droga, ja i jest fajnie i wystarczy. Jadąc na motocyklu trzeba się tak koncentrować na samej jeździe, na tym, co nas dookoła otacza i tak dalej, że już nie starcza sił na to, żeby myśleć o czymkolwiek innym. I dlatego na motocyklu jest fajnie. Tak, to jest taki rodzaj resetu i medytacji dla mnie, wiesz? Mhm. Poczucia wolności, oczywiście wszystko to wiesz i wszystko to na szczęście słychać w twoich piosenkach. Nucisz coś albo śpiewasz na motocyklu? Nie, ale czasami sobie odpalam, wiesz, w słuchawkach jakąś taką muzykę. Mam taką playlistę. Nawet Rafał mnie, nasz ojciec dyrektor, tak nazwijmy go, Rafał mnie ostatnio pytał, bo chciał sam gdzieś wyjechać na motocyklu i mówi tak, ty, o czego ty słuchasz, jak jedziesz? Ja mówię, no mam taką playlistę, mówię, chcesz, to ci mogę podesłać. No i podesłałem mu. No i potem oczywiście miałem już zmarnowany wieczór, bo dzwonił do mnie ciągle i gadaliśmy o kolejnej piosence, której odsłuchał. I że dobra. I że fajna, i że to jest dobra, i że on w ogóle zapomniał, że kiedyś ktoś taki utwór wykonał i tak dalej. No fajnie, no. Poproszę też o tą playlistę, mogę? Dobrze, nie ma problemu. Rozszerzysz. Dobrze, rozszerzę. Swoją listę na całą ekipę Radia Janosik. A samochody też tak lubisz prowadzić? Samochody lubię, ale to jest zupełnie inne przeżycie. Wolisz być wożony? Wolę być wożony, tak. Macie kierowcę przecież w trasie, bo byście tego nie wytrzymali. Nie, nie, nie dałbym rady. Fizycznie to jest bardzo trudne, tak. Ale co robisz w samochodzie? Idziesz spać? Słuchasz muzy właśnie? Słucham muzyki, przeglądam różne rzeczy, wiesz, w internecie. Czasem piszę teksty do piosenek, jeśli pracujemy nad jakimś nowym materiałem, to ponieważ mnie to zajmuje sporo czasu. No to piękny proces w trasie, co? Mhm. A akurat Artur jest całe życie w trasie. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Jedziemy sobie tutaj w trasę z Arturem Gadowskim.
Lubisz być w tej trasie? Znaczy lubię być w trasie. To jest taki, wiesz, no, od 36 lat jestem w trasie, więc... A masz 37, taki... także jak to się stało? I pół. No to miałeś niedawno urodziny i przyjechała ekipa Radia Janosik. No, zrobili mi super niespodziankę. Naprawdę to było duże zaskoczenie dla mnie, bo gramy, wiesz, ostatnią piosenkę z setlisty koncertowej i już zbieramy się do zejścia ze sceny. I nagle moja menadżerka mi macha, że nie, poczekaj, jeszcze poczekaj. Co chodzi w ogóle, że chcę zostać tutaj? Nie domyśliłeś się? Nie wiedziałem, że jest jakiś, że to jest taka akcja. Że aż tak? A tu nagle właśnie Rafał wyskoczył z mikrofonem, Patryk, było fajnie. Przynieśli ze sobą tort. Na tym torcie była moja podobizna, znaczy zdjęcie w zasadzie. Wiesz, jak jesteś słodki chłopak? Nie mam pojęcia, bo nie próbowałem tego tortu. Ale no to, no fajnie, bardzo miło. Byliśmy oczywiście duchem, byliśmy z powietrza, z tobą. A teraz chciałabym, żebyśmy się trochę cofnęli. Kurczę bradę, Landrynki dla dziewczynki. Chciałeś być muzykiem, ale tego de facto nie planowałeś, chociaż twoi rodzice są przecież muzykami. Ojciec... Saksofonista. Mama nauczycielka śpiewu. Znaczy nie była nauczycielką śpiewu, tylko śpiewała. Uczyła cię śpiewać? Pomagała ci? Pomogła mi przed moim pierwszym publicznym występem jako wokalista, bo wcześniej chciałem być gitarzystą, ale zabrakło nam wokalisty w zespole, no i po prostu koledzy stwierdzili, że będę musiał coś zaśpiewać, bo braliśmy udział w festiwalu. W konkursie. To był konkurs. Konkurs zespołów szkolnych to się nazywa. Który zresztą wygraliście. I wygraliśmy, tak. No, wiesz, zupełnie nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Nie, no zupełnie nie wiadomo, no. Wtedy pierwszy raz zaśpiewałem 3 piosenki, pamiętam. Nasze własne. I mama po prostu słuchając, jak ja się tam męczę, wiesz, w pokoju z gitarą, próbuję coś śpiewać, tam, wiesz, ćwiczę. Ona mówi tak, dziecko, wiesz co, no dobra, tak już masz śpiewać, to może ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Jak to robić? Jak to robić, wiesz. Które mięśnie za to odpowiadają, jak łapać powietrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i takie pierwsze lekcje to moja mama. No i już, no, potem to już się sam uczyłem śpiewać i wypracowałem sobie jakby swoją własną technikę, bo kiedyś nie było u nas tak, jak jest teraz, że można znaleźć fajnych trenerów. Naprawdę ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na temat śpiewu i mogą ją przekazać i mogą nauczyć. Ja do wszystkiego musiałem dojść niestety sam. Rock'n'rollową, metodą ciężką drogą. Prób i błędów, tak. A mógłbyś uczyć ty innych muzyki? Nie mógłbym uczyć, bo nie potrafię przekazać tej wiedzy, którą mam. Nawet moja córka Zuzanna, która śpiewa i też ma swój własny zespół, komponuje muzykę i tak dalej, jest skrzypaczką i nauczycielką w szkole muzycznej. Ale pięknie poszło. Wiesz, ona potrafi. No, ona potrafi nauczyć, ale jak kiedyś chciała, jak była mała, chciała się nauczyć śpiewać, mówi, tato, ja chcę śpiewać. Ja mówię, dobrze, to musimy znaleźć nauczycielkę. Nie będę to ja. No nie będę to ja, no. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Artur Gadowski opowiada mi swoją historię, która jest właściwie nieopowiadalna, bo przecież tyle lat rokowego życia, to przecież tajemnice również, zaskoczenia. Działo się co? No, działo się, wiesz, pewnych rzeczy się już nie pamięta, albo zacierają się gdzieś tam w pamięci, albo też pamiętamy różne zdarzenia. Złapaliśmy się kiedyś z moimi kolegami na tym, że na przykład takie rzeczy, które działy się gdzieś tam 30 lat temu, 35 lat temu, to my je pamiętamy czasem w bardzo różny sposób. Ale są też takie zdarzenia, które pamiętamy identycznie, więc... Coś tam się zgadza. Coś tam się zgadza. No. Może dobrze, że nie było takich telefonów, nie ma tylu filmów. To bardzo dobrze, że nie było. Te słynne rockowe imprezy. Bardzo dobrze, że nie było, natomiast muszę ci powiedzieć, że ja na przykład dysponuję pewnymi filmowymi materiałami. O. Ponieważ już na początku lat 90. miałem kamerę wideo. No i mam tych VHS-ów troszkę różnych, ciekawych. Może by tam coś złożyć z tego dokumentalnego? No ja to zrobiłem tak, że w pandemii tak było, że miałem mnóstwo czasu, więc zdigitalizowałem większość tych materiałów i pomontowałem takie filmy dla kolegów. Byli bardzo zaskoczeni tym, co zobaczyli. Myślę, że my też bylibyśmy. Wróćmy jeszcze do tego konkursu, który wygrałeś, bo tam był ktoś, Kuba, tak? Na tym Kuba założyciel zespołu
Ira, który zaprosił cię do tego projektu. Tak, on mnie zaprosił. Znaczy nie, on mnie jeszcze wtedy nie zaprosił. On wtedy jakby dostrzegł mój talent wokalny i powiedział, że bardzo mu się podobało, jak śpiewam, że mam fajny głos. I tyle. I w zasadzie... To jeszcze cię nie poinformował o zespole. Nie, nie poinformował mnie o zespole. To dopiero kilka miesięcy później, zupełnie przypadkowo, spotkaliśmy się na ulicy i on wtedy zaproponował mi, że wiesz, po krótkiej rozmowie, że pytając mnie, co ja robię, ja mówię, że no w zasadzie nic nie robię, bo zespół mi się rozleciał. Zostałem sam z perkusistą. Wiesz, nie... Co tu zrobić, wokalista i perkusista? Nawet sekcji nie ma. Nie ma. Więc nie bardzo mamy co robić, a on mówi, no to w takim razie to może byś wpadł na próbę. No i tak się zaczęło. Zaczęło się moje śpiewanie w zespole Ira od 87 roku. Trochę zleciało. Ira, mylona często z armią republikańską, irlandzką, to gniew z łaciny. To był pomysł Kuby. Tak, z tą irlandzką armią republikańską to było kilka takich zabawnych sytuacji. Niektóre były nieprzyjemne, ale wiesz co, może jedna. O, w irlandzkim pubie, właściciel Irlandczyk, my siedzimy, ktoś mu mówi, że to jest zespół i się nazywa Ira. A on mówi, kurczę, genialnie. No i pyta nas. I oczywiście w tym pubie, wiesz, jak to w irlandzkim pubie, wiszą tam jakieś zdjęcia, jakichś ludzi i tak dalej, wiesz, którzy tam przez lata byli. Widzimy jakieś zdjęcie, na którym jest ten właściciel i jakiś facet obok niego. I tak mówimy, a kto to jest? On mówi tak, nie, czy on sam powiedział, już nie pamiętam, no była taka akcja, że kto to jest na tym zdjęciu? Czy on nas zapytał, czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, bo on słyszał, jak się nazywamy. No tak, no, okej. Okay. A on mówi, to jest szef Ira, nie? Ten facet. Ta-da! Mówi tak, o, super. Mówi, a dlaczego wy się nazywacie Ira? Mówi tak, wiesz co, no my dlatego, że to nie jest w zasadzie, to nie chodzi o tą waszą armię, tylko to jest łacińskie słowo, wiesz. On mówi, co to znaczy? Mówimy, że gniew. Mówi, też fajnie. Przyjął. Tam też, myślę, było sporo gniewu. A że wam odwołali na przykład koncert w Londynie z tego powodu, to inna rzecz. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Artur Gadowski, zespół Ira, oczywiście, no bo jak, żeby inaczej, mimo tego, że nagrywasz też jako Artur Gadowski po prostu, to jednak Ira jest chyba tym numer jeden w twoim życiu muzycznym. No tak, Ira to jest priorytet. No, wszystkie inne rzeczy są zawsze odstawiane na bok. Ja teraz też mam taki jakby rozpoczęty mały projekt swój własny, ale to nie wiem, może mi zająć kilka lat, zanim uda mi się w końcu to, wiesz, doprowadzić do finału. No bo najpierw muszę się zająć tym, co jest do zrobienia w zespole i w ramach zespołu. I tak zawsze było i tak już będzie zawsze. Jak wam się udało przetrwać tyle lat i, powiem szczerze, nie zejść z tego poziomu, nie zwieśniaczyć, nie zostać dinozaurem, który gdzieś funkcjonuje na poboczu? Nie wiem, wiesz, my o tym nie myślimy. Może dlatego. Może dlatego. Po prostu gracie. Ostatnio parę osób mi coś takiego mówiło. Między innymi zupełnie przypadkowo rozmawiałem z DJ-em Gromi na przykład. Nie, on DJ Gromi. No przecież jesteśmy zupełnie innej bajki, nie? Okazał się być bardzo miłym człowiekiem. W ogóle fajnie się gadało o muzyce, o różnej muzyce. Ma ogromną wiedzę rzeczywiście i wyczucie. I on właśnie powiedział tak, mówi, kurczę, tak lubię ten wasz, bo przysłuchiwał się naszemu koncertowi. I tak, ja znam wszystkie te piosenki. Właśnie. Mówi, tak, kurczę, to jest fajnie ułożone. Mówi, świetnie, mówi, to bardzo mi się to podoba, że tak przez lata, mówi, trzymacie poziom. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że rzeczywiście my gramy taki, na koncertach plenerowych, zwłaszcza teraz latem, taki przegląd całej naszej twórczości, bo są piosenki i te bardzo stare, i te najnowsze z ostatniej płyty i w zasadzie ludzie śpiewają z nami każdą z tych piosenek. Jest fajnie, jest tak, miłe. To jest po prostu zestaw przebojów, ale one nie są siłowe, Artur. Mhm. Czuję się, że nie zostały wymyślone po to, żeby zostać przebojem. Tak. Dziś piszemy przebój i robimy to za wszelką cenę. Nie? Ale jak się pisze przebój? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dacie wiarę? Nie wie. Talent? Wyczucie? Miłość? Co jest w tej muzyce najważniejsze dla ciebie? Znaczy, wiesz, no, znaczy ja mogę śpiewać piosenki, w których się dobrze czuję, w których śpiewanie sprawia mi przyjemność. Nigdy nie śpiewam utworów, które mi się nie podobają. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Choćby zapłacili miliony? Nie,
Nie zrobi tego. Artur. Miałem wiele takich propozycji, na przykład nagrywania z kimś jakichś utworów i ja zawsze mówię szczerze, od razu odpowiadam, ktoś mi proponuje, ja mówię, dobrze, okej, mówię, to proszę przysłać mi materiał, ja się zapoznam, a przede wszystkim to zorientuję się, czy ja to potrafię zaśpiewać. O, pan żartuje. Mówię, no nie żartuję, zupełnie nie żartuję. Fajne, nie uczciwe. Wszystkiego zrobić. A masz kogoś na liście, z kim chciałbyś zaśpiewać? Jest jakaś taka postać, która ci się jeszcze marzy? Ja już raz, i tak, jest taka postać i jest taka osoba, jest taka piosenkarka, z którą chciałbym w duecie zaśpiewać, chociaż już raz z nią zaśpiewałem. To powiedz, kto to? Ania Maria Jopek. Och, to taki romantyczny duet, te dwa wasze głosy, wiesz? Z Anią miałem przyjemność, ogromną przyjemność zaśpiewać w duecie wiele, wiele lat temu. Piosenkę, to jest kompozycja George'a Gershwina, But Not For Me, z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Wojciecha Karolaka, więc to było piękne. To było niesamowite przeżycie po prostu dla mnie. Bo ona jest też bardzo wrażliwą osobą. Anię uwielbiam jej głos, uwielbiam słuchać i naprawdę jeszcze zrobiłbym z nią coś wspólnie. Dobra, wysyłamy taki komunikat. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Artur Gadowski, ty jesteś na samym topie naszych głosów rockowych. No to miny robi, ale ja powiem swoje. I ta twoja skromność to jest bardzo urzekające. Powiedzieliśmy o tym, że Anna Maria Jopek to twój ukochany, fajny duet. A ktoś tak ze świata, z kim byś zaśpiewał? O, rany. O, masz ci, Julek. Bo oni to usłyszą, wiesz, i zadzwonią. Nie wiem. Nie sięgam tak daleko nigdy. No, po prostu. A nie masz tak, jak jedziesz na przykład i słyszysz kogoś, mówisz, o, z nim bym zaśpiewał? Nie. Tak nie mam. Nie. Ja mam tak, że po prostu podziwiam na przykład kogoś, nie? Mówię, kurczę, jak on śpiewa. I to jest, wiesz, i koniec, nie? I jestem ugotowany. Jest paru takich artystów, którzy mnie tak rozwalili, wiesz, na kolana, kiedy pierwszy raz usłyszałem. Kto? No, jest taki artysta, który się nazywa na przykład Ray LaMontagne. I zapisujcie państwo i słuchajcie. Wokalista zespołu Rival Sons. To jest po prostu... Bajka. Koleś, który śpiewa całym swoim organizmem. To jest niesamowite. Wiesz, ja uwielbiam wokalistów, którzy śpiewają całym ciałem. To jest, to wiem, to jest taka że prawda. Że dusza śpiewa? Wiesz, to jest taka prawda po prostu. Tego się nie da oszukać, tego się nie da nauczyć. To po prostu jest naturalne, to jest prawdziwe i to... I to cenisz w muzyce najbardziej? Takim wokalistą był Joe Cocker, on też tak śpiewał, to po prostu śpiewał cały organizm. Tam czasami, wiesz, były jakieś niedociągnięcia, coś nie wyszło, ale ogólnie, no to mnie hipnotyzował. Miałem zresztą kiedyś szczęście, jeszcze kiedy żył Joe Cocker, supportować Joe Cockera, to wiesz, to duże przeżycie. Fajnie, no. Pięknie, podobno potrafisz się wzruszyć przy piosenkach, filmach. No, zdarza się. My przy twoich też, wiesz o tym. Zdarza się. Nie kłamiesz nas śpiewając. No ja staram się, wiesz, mówić prawdę, no. Nie śpiewam o rzeczach, które mnie dotyczą po prostu i tyle, no. Która z piosenek waszych, twoich jest ukochaną? Masz taką? Nie ma takiej, wiesz, piosenki jednej, jedynej. Ale są niektóre ważne, bo były pierwsze, bo coś się wydarzyło. Wiesz co, właściwie to wszystkie te, które wykonuję na koncertach, te, które śpiewam na żywo. To są piosenki, bez których uważam, że wychodzenie, wiesz, i występ nie miałby najmniejszego sensu. Która była pierwszym przebojem, pamiętasz to? Wiesz co, mam duży sentyment do piosenki pod tytułem Zostań tu. Bo to jest piosenka, do której napisałem tekst po pierwszej próbie z zespołem Ira, na której byłem. To jest też piosenka, którą debiutowaliśmy później, pół roku później w Opolu, na festiwalu, w koncercie debiutów i ja tam dostałem nagrodę za debiut. Nie zespół, tylko ja dostałem nagrodę. Dostałem nagrodę Zakru za debiut estradowy. I to było fajne. Oczywiście tą nagrodę rozdysponowałem w zespole. A co było nagrodą? Pieniądze, były pieniądze. Pamiętam. O, ciekawe, na co poszły. No nie wiem, no, ale one się skończyły tego samego dnia, kiedy zostały wypłacone. No to zostań tu proszę, a teraz puścimy my piosenkę. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc.
Artur Gadowski, zespół IRA i nie tylko, ale żeby nie wymieniać Twoich osiągnięć, bo wszyscy je znamy, to będę Ciebie pytać, co tam się w Tobie dzieje i jak Ty piszesz te piosenki. Co Cię inspiruje? Jak podejmujesz decyzję, że ona jest już gotowa? Czy śpiewasz ją sobie i ona Ci brzmi? Pokazujesz zespołowi? Czy też ten proces odbywa się w Twojej głowie albo w Twoim sercu? To jest długi proces. U mnie to trwa często bardzo długo. Czasem jedna piosenka może powstawać przez miesiąc, dłużej nawet. I tak sobie dopisujesz, chodzisz z nią, nucisz ją? Tak, to musi się poukładać wszystko. I ja muszę mieć też swobodę, śpiewając tą piosenkę, przekazując tekst. Ten tekst musi być czytelny i musi być śpiewny. Bo jest masa takich piosenek, ja to słyszę często w radio, piosenki, których tekst zupełnie jest nie do śpiewania, a one są śpiewane. I to gdzieś znika, bo wtedy mam wrażenie, że słuchacz nie wie, na czym ma się skoncentrować. Czy na tekście, czy na melodii. Że jest za trudno, że zmęcząco? Nie wiadomo, co tam jest, na czym oprzeć ucho, nie? Więc tobie muszą się złożyć te czynniki, a później zespół sprawdza razem z tobą, czy to gra? No tutaj to jest... Czy już nie mają nic do gadania? Tutaj to już nie ma demokracji. Jest jeden dowódca? Jest jeden dowódca, tak. Ale tutaj jesteś przecież takim spokojnym, opanowanym człowiekiem, a na scenie od lat wulkan. Ja jestem wulkanem, nie przesadzałem. Fajnie, bo to jest... Ja się, wiesz, też to jest troszkę tak, że no, ta scena mi pomaga oderwać się też od jakby rzeczywistości, tak? Otaczającej mnie. To jest... Może dlatego tak jest. Daję się ponieść muzyce i temu, co robię po prostu. I to jest fajne. To też jest dobre, myślę, dla głowy. Bo tam jest piękny świat, jakby nie było. A to słynne życie rockowe. No ja bym właśnie kiedyś chciał spróbować, bo tyle słyszę o tym. Przez tyle lat, wiesz, słyszałem tyle opowieści, a jakoś nigdy mi się nie zdarzyło. Nie? Ty szedłeś cicho, elegancko, spokojnie do garderoby? No. O ile była wtedy? No. Bo to życie rockowe nie było takie wygodne kiedyś. No ale teraz też bywa różnie, wiesz. Dostajesz hotel, w którym zimą nie ma ciepłej wody, wiesz, odbywa się remont właśnie. Dlatego obciąłeś te piękne włosy. Ale, tak. Było z nimi trudniej. No. A Artur, ale te włosy twoje wtedy, wiesz... Ej, te fanki były? No powiedz trochę. No były, no. No i co robiły? To fanki. Uwielbiały? Dostawałeś listy, staniki. Co tam dostawałeś? Masa rzeczy. Wiesz, to głównie te maskotki to były. Maskotki? Także moje dzieci, jak były małe, to się cieszyły, bo ja przywoziłem zawsze, wiesz, jakąś torbę maskotek, wiesz, przeróżnych. Ale mieliście grupi? Misiów i tak dalej. No jak sobie radziliście z tym uwielbieniem? No byliśmy twardzi, wiesz. No. Nie wpuszczaliście. Nie. Ale pozwalaliście im krzyczeć pod sceną. Oczywiście. To jest miłe dla ciebie? Jakie reakcje publiczności lubisz? Nie no, lubię, wiesz, jak ludzie razem ze mną śpiewają piosenki, jak reagują, jak widzę, że, wiesz, odbierają to, co my robimy na scenie i że jest fajnie, że sprawia im to radość, przyjemność. Więc nas to też jakby nakręca jeszcze podwójnie i dajemy więcej z siebie, więc wiesz, no koncert bez publiczności nie ma najmniejszego sensu, o czym przekonali się wszyscy w czasie pandemii, kiedy robiono jakieś takie, wiesz, dziwne czasem występy bez publiczności, które były transmitowane w internecie. To ja to się czułem dziwnie, bo ja nie wiedziałem w zasadzie, czy ktoś to ogląda. Dla kogo ja śpiewam? Dla kogo ja w zasadzie śpiewam? Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. W Motolotnej lecimy sobie z Arturem Gadowskim. Właśnie powiedział o tym, że ceni publiczność i najbardziej lubi grać dla tych, których widzi. Nie, najbardziej lubię żywą publiczność. O. No dobrze, rock and roll po całości. Ale skoro lubisz, kiedy twoi słuchacze z tobą śpiewają, to jesteś w stanie zaśpiewać tak ad hoc, żebym ja mogła teraz zaśpiewać z tobą? Wiesz co, tego nie robię. Musisz się przygotować do śpiewania? To, nie, no muszę. Nie, to nie ma tak z mety. Tak, nie ma tak z mety. Wiesz. Ale co, że głos, czy musisz się mentalnie przygotować? I mentalnie, i głos, te dwie rzeczy. To, no nie, tak, że to... No. Jest tak, wiesz. Aż tak, gdy ze śpiewam. Nie, bo jestem amatorem, dlatego wiesz, nie. Ale jakim profesjonalnym, wiesz? Zawodowcy to tak śpiewają, wiesz, na zawołanie, a ja to... Lata ciężkiej rock'n'rollowej pracy. Jesteś z wykształcenia jubilerem. Mhm.
No i czy ty komuś zrobiłeś jakiś pierścionek? Albo łańcuszek, nie wiem, co tam umiesz? No tak, zrobiłem, tak. Zrobiłem, przypomniałem sobie, rzeczywiście zrobiłem pierścionek zaręczynowy dla mojej pierwszej żony, tak. No, czyli drugiej, umiesz. A dla drugiej to już kupiłem. Już kupiłeś i zaśpiewałeś piosenkę. Już to inaczej wyglądało. No umiem, wiesz, no, to miałem na egzaminie. Musiałem zrobić, zaprojektować i zrobić pierścionek, który zaprojektowałem. Chcielibyśmy go zobaczyć. Ja nie chcę. Nie chcesz już, ale nie kusicie, żeby tam coś po to sobie pogrzebać, nie. Porobić? Nie, to nigdy nie było. Wiesz co, to nigdy mnie jakby tak nie pociągało bardzo. Ja, to był taki pomysł moich rodziców w zasadzie, to jubilerstwo. Bo ty nie wiedziałeś, co chcesz robić. Podobno byłem uzdolniony plastycznie. Bardziej uzdolniony plastycznie był mój brat, czego dowiódł tym, że skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i jest, i maluje obrazy i z tego żyje. I umie. Dzisiaj i umie. A ty co? Jeden pierścionek, ale małżeństwo nie zadziałało, to ten pierścionek. No, taki... no właśnie, no to widzisz, jaki to musiał być pierścionek kiepski. No. Dlatego nie byłbym dobrym jubilerem i po co? Ale my się cieszymy, że zostałeś jednak wokalistą. Ja też się cieszę. To lepsza robota. A gdybyś nie śpiewał, gdyby nie muzyka, wyobrażasz sobie, że robisz co innego? No nie. Oprócz tych pierścionków, to już zostawmy. Nie. Znaczy, mógłbym robić inne rzeczy, wiadomo, tak, bo już w moim życiu bywało, że co, przez chwilę musiałem się czymś innym zajmować. Malowałeś pokoje w Londynie? No, znaczy nie, w Stanach. W Chicago, tak. W Chicago byliście, ale tam też koncertowaliście. No, ale no, nie przestaliśmy grać, tak? Także wiesz, to akurat wtedy nie. Dlatego ja sobie wyobrażam, że ja mógłbym oczywiście zajmować się czymś innym, ale... Nie, że no, że tak na stałe, nie? Muzyka ma jednak cudowną zmienność w sobie. Czy ty się kiedyś nudziłeś na scenie, Artur? Nie. Że to odcinanie Coś? Kuponów, wiesz, tyle lat, nie. 35 lat i w kółko te same piosenki? No da nie, skąd? Nie ma. Nie ma, nawet jak masz, wiesz, bo grając w sezonie letnim te koncerty plenerowe, masz ustaloną playlistę. Ona jest inna niż playlista, którą wykonujesz na koncertach klubowych, czy koncertach, które są piletowane, tak? Bo tam przychodzą fani, którzy konkretnie wiedzą, jakie gramy utwory, znają nasz repertuar. A wiesz, w plenerze no, są osoby przypadkowe, więc musimy grać troszkę inaczej. No ale to jest ileś tam kilkadziesiąt koncertów, więc wychodzisz kilkadziesiąt razy i wykonujesz to samo. A teraz ja ci znowu przerwę i wrócimy do tego za chwilę, dobra? Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Jedziemy dalej, Artur, chodź szybko. Odpalaj motocykl. No dobra, odpalam. Dogonisz wracając mnie? Do. Nie wiem. Wracając do. Ja to lubię, wiesz, turystycznie. Tak jeździsz, jak mówisz? Sportowo, tak. No, nie, tak elegancko, spokojnie. Zawsze jak z kolegami, jakimś kolegą jadę, zawsze jest, wiesz, pytanie, ale co, sportowo czy turystycznie? I zawsze się śmieją, bo moja odpowiedź jest zawsze taka sama, turystycznie. No, czyli to jest jak taki dobry, spokojny podkład muzyczny, ale na scenie jest na szczęście zupełnie inaczej. Jest power. Opowiadasz o tym, jak się przygotowujecie do koncertów. Znaczy nie, no wiesz, no przygotowujemy playlistę i grasz kilkadziesiąt koncertów, więc kilkadziesiąt razy wychodzisz na scenę i wykonujesz te same piosenki w tej samej kolejności. Ale to nigdy nie jest tak samo, ponieważ każde wykonanie utworu jest inne. To żywe granie to jest zupełnie coś innego i to się nie może znudzić, no nie sądzę. No. Kiedyś, feedback publiczności jest inny? Kiedyś, no, tak, znaczy, no tak, publiczność inaczej reaguje, w innym momencie na przykład podchwytują wspólne śpiewanie. Wy też na to reagujecie. Albo klaskanie, albo tak. Można, i my też to odbieramy i próbujemy jakoś tam, wiesz. A jakie macie zasady w zespole, że nie można się spóźniać, nie wiem, pić przed koncertem? Macie taką checklistę? Tak akurat, znaczy nie, no mamy takie zasady, wiesz, umówieni jesteśmy na to, że jakich rzeczy się nie robi i jakich rzeczy się nie robi, widzę? Nie robi. No, nie można być pijanym, wejść na scenę w alkoholu. Chociaż się zdarzało, tak? Niektórym, ale to nie było nigdy dobrze przyjęte. Ani przez nas, ani przez publiczność. Więc, wiesz, no takie rzeczy na przykład, tak? No, to spóźnianie to też, to jest jasne, że musimy się trzymać zegarka bardzo. No i cóż, no i tyle. No, reszta to już, wiesz, wolność, to... swoboda. Rock and roll. Co chcę.
po koncercie. Hulaszcze życie rock'n'rollowców? Nie, no wiesz co ty. Znaczy ja to nie. A jak ty dbasz o siebie, żeby mieć formę? Ja znikam po koncercie. Gdzie idziesz? Do hotelu. I tam co? Czytasz, odpoczywasz, medytujesz, dzwonisz? Oglądam telewizję, przeglądam, wiesz, maile, idę spać. Bo wiem, że muszę mieć, wiesz, głos w formie, to mój organizm. Bo wokalista to cały jego organizm jest jego instrumentem, a wiesz, gitarzysta, basista. Tego tak nie słychać u nich. Mogę sobie, wiesz, włożyć gitarę do futerału, nadziabać się, wiesz, do nieprzytomności, a następnego dnia wyjąć tą gitarę i może nawet ona będzie stroić, wiesz, bo nawet nie trzeba będzie jej nastroić. A głos? Jej się nic nie stanie, a głos? Nie tak łatwo. A na co dzień? Co robisz takiego, żeby ten głos utrzymać w formie siebie całego? No po prostu staram się, wiesz, zachować taką higienę przede wszystkim. No, ja nie piję alkoholu, nie palę papierosów. Pewien odpowiedni sposób muszę się nawadniać, też odpowiednie rzeczy jeść. Co na przykład? Co ty jesz? Znaczy, nie mogę za bardzo węglowodanów jeść, bo natychmiast powoduje to u mnie refluks. Refluks niszczy podstępnie struny głosowe. Nie, o nie. Nie, nie pozwalamy na to. Tego nie rób, dobra? No, tego wtedy, nie robię. Wtedy wsiadaj na motocykl i przyjeżdżaj do radia. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Artur Gadowski, jesteś tak długo na scenie, że ciężko uwierzyć, że masz taką formę, to już ci powiedziałam, ale jakim ty byłeś chłopcem? Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Normalnie, klasycznie, wiesz, gdzieś tam zabawy z rówieśnikami, jeżdżenie na rowerze, jakaś piaskownica, takie rzeczy. A zabawa w zespół rockowy? Nie. Śpiewanie do dezodorantu, nie, coś takiego? Takich rzeczy nigdy nie robiłem. To dopiero się pojawiło, znaczy to się pojawiło dopiero gdzieś tam, wiesz co, w połowie podstawówki. To rzeczywiście tak, tak. I skąd to się wzięło? Że rodzice muzycy, dlatego? Nie wiem, czy to jest... Nie, bo ja moich rodziców... Wiesz co, ja nigdy nie widziałem występujących moich rodziców. Ponieważ mój tata przestał zawodowo grać w momencie, kiedy ja się urodziłem. Ale to dzięki temu na przykład... Bo prowadził później zakład fotograficzny. To dzięki temu zaraził mnie fotografią, tak? To ja akurat, wiesz, ten świat fotografii jest dla mnie dosyć ważny i fajny. I wielu rzeczy się od niego dowiedziałem i nauczyłem. Na chwilę też do tego przejdziemy. Moja mama też już nie śpiewała i nie występowała, więc jakby, wiesz, zupełnie nie miałem pojęcia o tym, jak to jest być na scenie. Poza tym, że w przedszkolu gdzieś tam jakieś, wiesz, pochodziłem do przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne, więc w piasełkach musiałem brać udział. I to było traumatyczne przeżycie. Przez wiele lat nie mogłem się pozbierać po tym. I nie wiedziałem, czy wrócić na scenę, wiesz. Ale wróciłeś na scenę rockową. Na grubo, że nie grasz jakiegoś ciężkiego metalu, to szok. No, bo to mogło się tak skończyć. To mogło się skończyć takim buntem. Więc to jakaś wewnętrzna iskra. Coś mnie pchało do tego cały czas. A propos iskier, to samoloty, o których piszę książkę, piosenka Iry, Mój dom, stała się też hymnem trochę zespołu Biało-Czerwone Iskry. Wiem o tym. Dużo jest tych piosenek, które niosą ze sobą taki power waszych. No cóż, no trudno. Cóż mogę powiedzieć, wiesz, no. My możemy powiedzieć dzięki, że to tak działa. Bardzo proszę. Zamarzyło ci się, jesteś muzykiem. Czy to, co ty śpiewasz do ludzi, to jest dla ciebie jakiś rodzaj misji? Nie traktuję tego jako misji, nie. Raczej traktuję to jak rozmowę z dobrym znajomym. No, fajne, po przyjacielsku. Bardziej tak, że opowiadamy sobie tam różne rzeczy o tym, co przeżyliśmy, zobaczyliśmy, dotknęliśmy czegoś, wiesz, i czy coś nas zmartwiło. I raczej tak to traktuję. A inne twoje pasje? Wyciągnąłeś już fotografię. No, fotografia. Fotografia, filmowanie, jakieś tam takie, no wiesz, to się jakby ze sobą gdzieś tam wiąże. Wszystko. Robienie nagrań, wiesz, studyjnych. Ja na przykład wszystkie 5 ostatnich naszych płyt właściwie nagrałem sam u siebie. Jeśli chodzi o wokale, to nie... Ty zrealizowałeś? Tak, wszystko nagrywałem sam. Potem oczywiście nie realizowałem tych nagrań do końca, ale nagrywałem, robię to u siebie. Natomiast realizuję też nagrania, robię inne rzeczy, ale nie dla zespołu Ira. Zrobiłem płytę mojej córki, Zuzanny.
Więc no lubię to, no ale to też wiesz, jakby się ze sobą wiąże, no wiąże się z tym, co robię jakby na co dzień. Wszystko i tak prowadzi później do muzyki. I tak prowadzi do muzyki, tak dokładnie. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Arturze Gadowski, gdy zaproponowano ci zaśpiewanie piosenki do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, podobno usłyszałeś ją w radiu i dałeś głośniej, bo myślałeś, że to YouTube czy coś, bo ona nie była kompletna. Nie, to było... Jak to było? Znaczy to ja nagrywałem w studio piosenkę, która nie była nagrana. Znaczy nie było nagranego podkładu. Świetnie, tak potrafisz były nawet piosenkę nie, zrobić. Były nagrane bębny, perkusja, bas i klawisz, który tam grał harmonię po prostu, tą smugę. Ja nie wiedziałem, jak będzie wyglądać aranż tego utworu. Absolutnie, że tam będą jakieś gitary, nic. Tak mi tylko powiedział Michał Przytuła, który był producentem tego nagrania, że mówi, wiesz co, jak będziesz śpiewał, to weź sobie wyobraź, że tam, wiesz, takie rockowe gitary jadą. I zaufałeś. I zaufałem mu. No, po prostu musiałem mu zaufać, bo musiałem sobie to wyobrazić, żeby odpowiednio zaśpiewać. I tak się stało, no tak zaśpiewałem. Po czym no minął jakiś tam miesiąc, czy dłużej nawet. I jadę sobie samochodem i nagle słyszę w radiu wstęp taki bębny. Mówię, co to będzie, nie? Mówię, fajnie się zaczyna. I gitary. Mówię, o kurczę. Ekstra. Mówię, to jakiś chyba nowy numer YouTube. I nagle wchodzi mój wokal. To ta piosenka. Świetnie, i stała się przebojem. No jest przebojem do dziś. Do dziś ją gramy na koncertach i bardzo fajne są reakcje publiczności zawsze. Zawsze ją gramy w jakiejś innej wersji, zawsze coś tam kombinujemy w tej piosence nowego. Powiedz mi, komu jesteś najbardziej wdzięczny za swoją ścieżkę muzyczną? Jest ktoś taki? Twój autorytet, ważny człowiek? Ja spotkałem parę osób, które jakby zauważyły, że chyba mam talent i że... No chyba, byś tak do końca życia mówił chyba. 35 lat na scenie, chyba ma talent, drodzy państwo, jak uważacie? Mogę... Czekamy na opinię. I że mogę śpiewać i że to chyba będzie fajnie. Pierwszym takim sygnałem dla mnie to była opinia, wiesz, to było dla mnie bardzo ważne zresztą, profesor Aleksander Bardini powiedział mi, że tam śpiewałem, wiesz, w Łodzi w jakimś takim przeglądzie i on powiedział, że mówi, ma pan doskonały, mówi, głos i świetne wyczucie, bardzo fajnie, to jest bardzo naturalne, mówi. Niech pan tak śpiewa zawsze. Wzruszyłeś się? I wiesz co, ja mnie wtedy zatkało, ja po prostu myślałem, że to nie do mnie w ogóle on to mówi, wiesz, bo to jest niemożliwe, nie? Taki autorytet, wiesz, taka postać. I to, wiesz, jakby potem miałem jakieś takie sytuacje, gdzieś ktoś mi mówił przy nagrywaniu w studiu, ktoś, że fajnie, że tak, że... I rozumiałem, że to jest okej, okay, że to, co robię, że tak to, co sobie wymyśliłem i to, jak śpiewać, jak wiesz, realizować ten swój pomysł. Że to działa. Że to działa i mówię, no dobrze, to znaczy, że okej, okay, że idę dobrą drogą, to nie będę z niej schodził, to wiesz, bo byli też tacy mądrale, co to myśleli, że ja mogę wyżej śpiewać, nie? No i tak cię próbowali ja mówię, tam nakręcić. Ja nie mogę wyżej śpiewać, bo mam taką skalę i koniec. Mówię, no głos ludzki jest ograniczony i się kończy i po wszystkim, nie? Czyli nie dałeś się urobić przez nikogo? No nie dałem się. No i ekstra. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Artur Gadowski jest ze mną. Jak w tobie się kochały tak te dziewczyny, nie? Dalej one tak cię uwielbiają, wiesz o tym? Piszą ci listy miłosne? Nie, listów miłosnych nie dostaję. Mam natomiast takie fanki, które ciągle widuję na koncertach. I co robią? I one jeżdżą za mną. I cię wąchają? Nie chciałbym tutaj opowiadać tego. A my byśmy chcieli usłyszeć. Powiedz trochę, co tam się dzieje takiego. Nie, no jest fajnie, wiesz, no jest taka grupa, to w większości są to dorosłe osoby, nie są to jakieś, wiesz, dzieciaki. Kiedyś były młodziutkie, wiesz, aż tu nagle? Aż tu nagle, wiesz, mają po trzy dychy, nie? Oż ty. Artur, a ona jest ze snu, a ubrana w codzienność według Artura Gadowskiego. Taka wyjątkowa. Kobieta to kto? Jaka? Moja małżonka. Wiedziałam, że tak powiesz. No powiedz o niej trochę.
ona nie lubi, jak wiesz, ona nie lubi zdjęć, nie lubi ją pokazywać. Wciskać do show biznesu i nie lubi się pokazywać, tak? A co ty w niej lubisz? Ja w niej lubię to, że jest taka właśnie, jaka jest, że jest mądrą kobietą i naprawdę wiele się od niej nauczyłem też. I że znosi mnie te moje czasami różne, wiesz, stany, moje różne małe, mniejsze, większe depresje. Jest w stanie to wszystko udźwignąć i za to jestem jej bardzo wdzięczny. Dziękowałeś jej już kiedyś publicznie? Publicznie nie. No to proszę. Jak ma na imię? Irmina. Irminka właśnie, no. No to? No nie mów Irminka, bo ona tego nie znosi. No dobra, przepraszam jeszcze raz. No to Irmina, piękne imię. Wszyscy mówimy do mojej małżonki Inka. Inka, no to Inka. No i dajesz, Artur. nie obnażę się. No daj. Taka okazja, weź no. Nie mogę, no. No daj no. Inka, bardzo cię kocham i doskonale o tym wiesz. Wzruszyłam cię. Niech to trwa. W takim razie, co ja teraz chciałam powiedzieć? Dalej zatkało mnie troszeczkę. Jaka jest cena tej twojej sławy i życia rockowego? Nie wiem. Znaczy, no, cena jest taka, że troszkę mam takie rozwalone to życie prywatne. Ciężko być dobrym ojcem, jak się nie jest w domu. Trudno jest być dobrym ojcem, kiedy się jest ciągle gdzieś, nie? Ciągle w drodze. Próbuję tutaj moim dzieciom, wiesz, jakoś rekompensować, chociaż wiem, że to się nie da zrekompensować, tylko po prostu staram się być dla nich ojcem na tyle, na ile to jest możliwe po prostu i tyle. To już raczej trzeba by było pytać moich dzieci, wiesz, co o mnie myślą. Ale wspomniałeś tam, że stany depresyjne, coś, że wrażliwość, co się tam dzieje z tobą? No różnie to bywa, wiesz, no. Teraz jest okej. Nie biorę żadnych leków. Widzę. A brałeś? Był moment, tak, musiałem. Miałem stan, no to bardziej stany lękowe to były, tak. A co cię tak dojechało? Przecież jesteś spełnionym wokalistą, spełnionym facetem, gwiazdą. Wiesz co, miałem problem z ekipą techniczną na koncertach. Po prostu nie mogłem śpiewać, bo byłem przerażony tym, że znowu będzie coś źle w odsłuchu, coś będzie nie działało i tak dalej, i tak dalej. No bawiłem się w związku z tym. Tyle cię to kosztowało? Tak, kosztowało mnie to tyle, że musiałem przejść na leki w pewnym momencie. O kurczę. I zmienić ekipę. No i dobra, już jest dobrze. Już jest dobrze. Jakby coś, to dzwoń do nas. Mamy najlepszą ekipę na świecie. Uff, i to jest najlepszy lek, ta muzyka. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, jak Artur śpiewa, że wkłada w to całe serce. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. O czym marzy Artur Gadowski dzisiaj, teraz? No tyle marzeń się spełniło już, co? Wiesz co, no spełniam te swoje marzenia po prostu, tak. No mam teraz marzenie, chcę kupić motocykl. Popieram. No, kolejny. Będzie zestaw. Może tyle motocykli, co płyt wydałeś, co ty na to? Nie, to jest, no wiesz, cieszył się. Wiesz co, muszą być dwa, bo zawsze jeden musi być do miasta, drugi musi być do turystyki, no to jest jasne. No co najmniej. No, więc tak będzie, bo jeden właśnie sprzedaję, jestem w trakcie sprzedawania, drugi miałem właśnie kupić, ale go nie kupiłem. No, więc... Życzymy ci szczęśliwego motocykla. Dobrze. Wiesz, muszę spełnić to marzenie. A kolejne? Jakieś muzyczne, prywatne? Gdzie ty byś chciał pojechać? Co nie, zrobić? Ja sobie tak, wiesz, nie marzę o takich rzeczach. Nie realizuję. To po prostu jest jakiś pomysł, to, no to trzeba go zrealizować. Wpadasz na pomysł, czy ktoś wiesz, z przyjaciół, czy znajomych mówi, słuchaj, a może byśmy zrobili to i to i to. Wiesz, chwilę się zastanawiam. Dobra, no czemu nie? To zróbmy to, no jasne. No lubisz fajnie podróżować? Jesteś fajnym kompanem, czy tam siedzisz i mruczysz sobie jakieś piosenki? Nie wiem, czy lubię podróżować. Ja podróżuję cały czas, więc wiesz, to jest, no dla mnie to jest, dla mnie to jest problem. Ja na przykład lubię latać samolotem, bo to jest najszybciej. Zobaczymy. Natomiast, znaczy jako pasażer oczywiście. Natomiast, wiesz, często jest tak, że a to może pojedziemy na przykład gdzieś tam, nie? I wiesz, i bez za granicę, ale to wiesz, to pojechalibyśmy autokarem, gdzie, nie, nigdzie nie jadę żadnym autokarem.
Ja nie będę tam siedział. Nie będę siedział tam. Ile to byś tam musiał piosenek napisać? Siedzę w busie, jeżdżę w pracy. Jestem, to siedzę. Nie będę siedział. Mogę polecieć samolotem. Motocyklem. Okej, motocyklem. A konno? Co inaczej. Na koniu nigdy nie jeździłem. No wiesz co. Nigdy nie jeździłem na koniu. Oprócz tam jakichś takich, wiesz, w dzieciństwie gdzieś tam, że... Kucyk może to był. Nawet na koniu, tylko że nie samodzielnie, tak? A co cię przeraża na scenie muzycznej? Co ci się nie podoba? O Jezu, Madu. Nie mamy tyle czasu. Musimy zrobić osobny program. Chciałbym zauważyć. Iż. O, tak się nie robi. Scena muzyczna pełna jest bez talenci. I bez sensu. I bez sensu, dokładnie. Wymieniłeś już trochę to, co lubisz. Wiemy mniej więcej, jaki masz gust dzięki też audycji w radio, ale no, co jest takie najbardziej rażące twoim zdaniem teraz? Najbardziej boli mnie to, że produkcje muzyczne są dzisiaj już tak zaawansowane, że artyści, którzy mają piosenkę, którą wszyscy znamy, czy to ze streamingu, czy gdzieś tam z radia, nie są w stanie wykonać tej piosenki w taki sposób na żywo. I to jest okropne. To jest produkt. Czyli co to w zasadzie jest? Oszustwo? Czyli to jest jakiś rodzaj oszustwa. Produkt. A nie wokalista, nie muzyk. Bo dobry muzyk to jaki? Taki, który weźmie, wiesz, gitarę do ręki i zaśpiewa każdą swoją piosenkę i ona jest tak samo fajna, albo może nawet fajniejsza tylko z gitarą niż z całym tym, wiesz, zapleczem elektronicznym. Tą produkcją. A Gadowski tak potrafi. Zaproś teraz na piosenkę, proszę państwa. Tak, wiesz, radiowo, tak. Ale ekstra. Po prostu na piosenkę. Zapraszam państwa do wysłuchania piosenki. Ekstra. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Dziękuję bardzo, Arturze, że przyjechałeś do mnie. No to ja dziękuję za zaproszenie. Może pojedziemy gdzieś razem motocyklami albo polecimy właśnie. Bardzo chętnie. Wybieramy się w trasę, może i piosenka powstanie. I wiadomo, że jak to zrobi Gadowski, to będzie przebój, chociaż on nie wie, jak to się robi. Nie, no to tak nie możemy zakładać, wiesz. Zakładać nie, a później tak ci wychodzi, wiesz. Tego ci życzę. Jesteś oazą spokoju i dynamitu na scenie w twoim głosie. Tak, trzymaj, co? Co ty na to? Dobry pomysł na życie? No postaram się to realizować. Czego ci życzyć? Wiesz, czego mi życzyć? No, spokoju. W zasadzie to wystarczy. Ale i jak... zdrowia. Dobra, bądź zdrów i spokojny, a na scenie w takim razie, żeby wrzało. Okej? Okay? Jasne. A państwo bijcie brawo i doceniajcie nasze klejnoty, bo ten jubiler wybrał najlepszą ścieżkę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia na koncercie. Pa!